Zmagali się na torze offroadowym, a przy okazji poznawali malownicze zakątki ziemi brzeskiej i jej okolic. Za nami ekstremalny piknik offroadowy tropem majówki. Uczestnicy rywalizowali w kilku klasach. Mamy klasę turystyczną, którą ja prowadziłem i klasę turystyk plus. Byliśmy na Ryczynie i okolicach. Po prostu zapromować nasze walory tutaj historyczne. Tutaj u nas na poligonie odbywa się trasa Extreme oraz trasa Wyczyn. Po tym tutaj trudnym naszym terenie. To jest impreza jedna z takich, na których musimy być. Poza tym no, bardzo fajny teren, idealny, techniczny, super atmosfera. Dużo jazdy technicznej, dużo myślenia, kombinowania. Trzeba być trochę chytrym, czasami przebiegłym. I świetna zabawa przede wszystkim, bo może tutaj nie do końca o cały rajd chodzi, ale także chodzi o całe otoczenie, całą otoczkę, tak? Bardzo fajnie, bo jest to dosyć taka impreza o charakterze zlotowym. Fajnie, ale sucho. Mogłoby trochę popadać. Byłoby trudniej. To jest wyzwanie, że naprawdę jest trudna przeprawa i czym jest trudniej, tym dla nas lepiej. I lubimy to robić po prostu, męczyć się w terenie. Na trasie uczestnicy musieli zmierzyć się z licznymi zagadkami, bądź też zebrać pieczątki, które znajdowały się w trudno dostępnych, newralgicznych miejscach. Rajd był nie lada wyzwaniem nawet dla profesjonalistów, bowiem na trasie wszystko może się zdarzyć. Na dzisiejszego no to ten wypadek chyba był taki najbardziej widowiskowy. Wypadki, no często jakieś zjazdy, uderzenia w drzewa. Tak, niewyhamowanie na śliskim terenie. W takich sytuacjach ważna jest rola pilota, który jest oczami kierowcy. Jako pilot muszę iść przed samochodem, zobaczyć trasę właśnie. Powinnam mu powiedzieć, że jest takie urwisko. Pilot cały czas poza samochodem, tak? Cały czas z liną biega i praktycznie wszystkie pieczątki zdobyte na wyciągarce, tak? Moje zadanie jest to, żeby auto doprowadzić do każdego jednego pick-upu, który się znajduje tutaj, tam, żeby jak najbliżej dojechał i jak najłatwiej, żeby nie urwał czegoś, nie zepsuł. Jak trzeba, to trzeba przypiąć windę, jedną, drugą, no i do tych drzew i dociągać go. No. Zadanie pilota jest dość duże, nie? Ale kierowca też musi mieć umiejętności, no i samochód musi być bardzo dobrze zbudowany. W tegorocznej imprezie brało udział ponad 50 pojazdów. Po części wyczynowej na uczestników czekało ognisko i impreza do białego rana. To była prawdziwa przygoda w terenie. Uczestnicy z bezcennymi wspomnieniami wrócili do domów.